Hekanie, udostępniamy gdzie się da, jak się da i ile tylko się da, żeby to dotarło do wszystkich ludzi, którzy tylko potrafią język polski, a jeżeli ktoś może, niech nałoży na to język angielski i niech to wytłumaczy wszystkim dookoła. Kochani, dość. Pytanie swoje kieruję do wirusologów. Do wirusologów kieruję swoje pytanie, a także do wszystkich lekarzy. Tych lekarzy z przysięgą Hipokratesa, a nie tych lekarzy, którzy patrzą na to. Kochani, przeraża mnie to syczko i pytanie moje brzmi w następujący sposób. Odpowiedzcie mi albo podważcie moje słowo. Wy, wirusolodzy i wy, lekarze, podważcie moje słowo. Ja może nie skończyłem szkoły medycznej, może nie mam papieru Hipokratesa, którego wy dostaliście, ale moje pytanie brzmi następująco. To jest ludzka dłoń. Na tej ludzkiej dłoni jest około 5 milionów bakterii. Pytam się, w jakim celu ogłupiacie starszych ludzi i młodych ludzi, młodzież i ludzi w średnim wieku, że mają chodzić w kagańcach, czyli w tych, nie powiem brzydko, ale ogrzewaczach na usta. W jakim celu, się pytam, ludzie w tym chodzą? Odpowiedzcie mi, w jakim? Po to, żeby popadali jak muchy? Jak ja zobaczyłem dzisiaj kobitkę w wieku 70+, która przylazła do nas tutaj, pod tą naszą budeczkę i razem z maseczką na twarzy, w okularach i w przybłicy stała, to pomyślałem sobie, Boże, co wy żeście jej zrobili i co wy ludziom robicie? I teraz właśnie do was, wirusolodzy, mam pytanie, oraz lekarze, ale prawdziwi lekarze, i prawdziwi wirusolodzy. Odpowiedzcie mi, czy oddychając roznoszę bakterie? Odpowiedź brzmi tak. A teraz drugie pytanie, które podważa pierwsze pytanie. Powiedzcie mi, dlaczego tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi, miliony ludzi w samej Polsce, tylko w Polsce, powiedzcie mi, dlaczego oni wszyscy chodzą w gołych dłoniach, dotykają wszystkich urządzeń możliwych nie tylko w Polsce, ale na świecie. Począwszy od guzików w windzie, poprzez guziki w bankomacie, poprzez guziki w autobusach, poprzez poręcze, poprzez koszyki pod marketami, które nie są dezynfekowane. Bo nie są dezynfekowane. Powiedzcie mi, czy to jest normalne, że przychodząc do marketu gołą dłonią dotykam wszystkiego, dosłownie wszystkiego, od koszyka, przez woreczki, przez lodówki, przez zamrażalki, przez produkty spożywcze, przez produkty przemysłowe, dotykam dłonią, ręką. Ile zarazków pozostawiam na tych produktach? Ile tych zarazków dziennie przytarga taki potencjalny Kowalski, potencjalna Nowakowa z maseczką i przybłicą na ustach? I jaki jest cel? Teraz pytam tych wszystkich lekarzy i tych wirusologów chodzenia z ogrzewaczem na ustach. Pytam, jaki jest cel, skoro my nieświadomie, każdy z nas, i ja, i moje dziecioki, i ty oglądający widzu, i ci ludzie stojący teraz tutaj obok naszego sklepu, nieświadomie dotykamy 2000 razy swoją twarz. Gołą dłonią. I tą gołą dłonią, z moim potem, dotykam produkty w markecie. A ty je nosisz do chałupy i w chałupie je trzymasz w lodówce. No powiedz mi, jak to jest? Czy te wszystkie produkty nie powinny być dezynfekowane? Czy te wszystkie produkty nie powinny być poddane kwarantannie, o której nam mówiliście w marcu w Szczujniach? No odpowiedzcie mi na to pytanie. Ile ludzi jeszcze nieświadomie doprowadzicie do chorób poprzez to, że zmuszacie ich przez szczujnie do noszenia kagańców, które guzik dają w porównaniu do bakterii, które pozostawiamy dosłownie wszędzie. W autobusie, w tramwaju, w pociągu. W sklepie meblowym, w sklepie odzieżowym, w odzieżowym, w markecie i w sklepie budowlanym. I kolejne pytanie. Dlaczego w marketach może znajdować się po 3000, 2000 ludzi jednocześnie chodząc w ogrzewaczach na twarzy, a nie mogą spotykać się na ulicy przy ognisku i wysyłacie swoją żandarmerię wojskową na jakieś spotkania rodzinne i pikniki, bo my stanowimy zagrożenie. Zagrożeniem jesteście wy. Wy jesteście zagrożeniem dla nas wszystkich. Wy jesteście zagrożeniem. Wy, rządcy tego świata, jesteście zagrożeniem dla mnie i dla moich dzieci. Dziś przyjechał jeden z ludzi do mnie i powiedział do mnie, Baca, do mnie, usłyszałem gdzieś, ja to sprawdzę, jeżeli jest to prawda, uwierzcie mi, że ludzie sobie na to nie pozwolą. Podobno myślicie i kombinujecie, jak zaszczepić moje dzieci.
Uwierzcie mi, że to będzie ostatnia rzecz w życiu, jaką zrobicie. Naprawdę, ostatnia, bo mnie nic nie powstrzyma już. A wam życzę radości, kochani, i mądrego wirusologa, prawdziwego i prawdziwego lekarza poproszę o podważenie moich słów, który powie, baca, nie masz racji, maseczka broni, a goła dłoń nie przenosi bakterii na produktach ogólnie i powszechnie dostępnych. Poprzez samochody, które na co dzień otwieramy, poprzez pistolety, które na stacjach benzynowych dotykamy, kończywszy na marketach, a także na komunikacji miejskiej. I pytam się, po co wy chcecie tych ludzi szczepić, skoro ta choroba jest już wszędzie i wszyscy jesteśmy chorzy. Od ciebie, poprzez mnie i wszystkich słuchających. Według waszego mniemania. Bo taka jest prawda. Kochani, udostępniać gdzie się da i bardzo proszę jeszcze raz mądrych wirusologów, mądrych lekarzy, którzy podważą moje słowa w tej chwili, że poprzez dotyk dłonią nie pozostawiamy zarazków i potu na bułce w markecie, którą później smarujemy masłem i jemy razem z pseudoszynką. To wszystko. Kwarantanna.